Cześć! W dzisiejszym odcinku otworzymy najdroższy kalendarz adwentowy, jaki kupiłam. Naprawdę kosztował sporo kasy. Jak widzicie, za duży nie jest, więc jestem bardzo ciekawa, czy się opłacało. Zostawcie koniecznie łapkę w górę i zaczynamy! Witajcie z bliska. Tak przedstawia się ten kalendarz adwentowy. Naprawdę opakowanie cudne. Ja ten kalendarz adwentowy zamówiłam przez internet, przez stronę Cult Beauty i do tego zamówienia za darmo otrzymałam wielką torbę z kosmetykami. Znajdują się tutaj aż 23 kosmetyki, czyli można powiedzieć, że taki wielki, za darmo kalendarz adwentowy. Już jutro na kanale pojawi się unboxing tej torby. Zobaczycie, co tutaj się znajduje, bo naprawdę fajne ciekawostki. I dla każdego jest to do zamówienia powyżej 180 funtów. Na przykład jest chuda. Dobra, przechodzimy do tego kalendarza. Marka to Charlotte Tilbury i ten kalendarz kosztował 150 funtów, czyli około 750 zł. W środku troszkę różni się od pozostałych, ponieważ nie mamy numerków i tutaj jest też tylko 12 szufladek, więc jest o połowę mniejszy, ale bardzo drogi i myślę, że jest to fajny sposób, żeby właśnie przetestować taką droższą markę i poznać jej produkty, bo wiele o nich słyszałam. Zaczynamy z pierwszą szufladką. Będzie mi bardzo miło, jeżeli skomentujecie ten film, zostawicie łapkę w górę, to pomoże mojemu filmowi osiągnąć większe wyświetlenia, a ostatnio pokazaliście, że naprawdę to potraficie. No i zaczynamy z pierwszym produktem. W pierwszej szufladce trafił mi się krem do twarzy, magiczny, nawilżający, ma sprawić, że nasza skóra będzie przyjemna, gładka, więc mam nadzieję, że również spełni się opis producenta. Ten krem ma 15 ml, więc nie jest to pełna pojemność, ale myślę, że wystarczająca do przetestowania, czy będzie nam się sprawdzał, czy nie. W przeliczeniu na złotówki pierwsze okienko wychodzi około 125 zł. Czas na szufladkę numer 2. W ogóle bardzo ładny jest ten kalendarz z wyglądu i myślę, że można sobie go wykorzystać na przykład jako szkatułka na przykład na biżuterię. I tu chyba jakaś kredeczka. I trafił mi się tutaj produkt pełnowymiarowy. Jest to cień w kredce i bardzo ciekawa sprawa, ponieważ rekomendują go do niebieskich oczu. Dobrze, zobaczmy, jak on będzie wyglądał. Mój kolor oczu to piwny, ale bardzo mi się tego typu kolory podobają i przepięknie się błyszczy. Fajna konsystencja, więc na pewno będę używać, bo to jest bardzo szybkie w aplikacji na co dzień właśnie taki cień na całą powiekę nałożyć. Dosłownie chwilę miałam go na dłoni, a już bardzo fajnie zastygł, więc trwałość może być rewelacyjna i koszt takiego opakowania to 95 zł. Czas na okienko trzecie. I wiecie co, już sobie wyobrażam, jak właśnie taka piękna komódka stoi właśnie na toaletce i można schować w niej różne swoje drobiazgi. I mamy tutaj maskę. Maska do twarzy nawilżająca, rozświetlająca, ma sprawić, że nasza skóra będzie wyglądała przepięknie w dosłownie kilka minut, więc obietnice są bardzo duże. Pojemność tej maski jest to 15 ml i w przeliczeniu na złotówki wychodzi to jakoś 50 zł. Jestem ciekawa, czy w tym kalendarzu więcej będzie pielęgnacji czy kolorówki, więc lecimy do czwartego już okienka. Niestety, sprawdźmy, co tym razem będzie znajdowało się w środku. Otwierałam ostatnio kalendarz adwentowy. Myślałam, że już tu nic nie będzie, się przestraszyłam. Luksusowy. Przyznam szczerze, że on mnie jakoś nie zachwycił. Możecie to zobaczyć. Ostatnio było to na kanale, ale otwierając ten, w ogóle patrząc na ten piękny brokat, czuję się naprawdę luksusowo. I tym razem jest to produkt z kolorówki. Wychodzi na to, jakby tutaj dawali pół na pół wszystkiego. Jest to tusz do rzęs, tym razem format podróżny. W przeliczeniu na złotówki wychodzi 62,50 i sprawdźmy, jak wygląda szczoteczka, bo już nie mogę się doczekać. Jakoś mnie bardzo nie zachwyciła. Dużo włosków. Nie są silikonowe, czyli zdecydowanie lubię takie szczoteczki. Podobno jakość tuszu zależy właśnie od jego formuły, a niekoniecznie dokładnie od szczoteczki, więc na 100% będę testować i zobaczycie, jak będzie wyglądało to na moich oczach. W ogóle piękne opakowanie, spójrzcie, jakie rzęsiska oczyska. Czas na piątą szufladkę i niestety z przykrością to mówię, ale powolutku zbliżamy się już do połowy kalendarza tego adwentowego. I kolejna rzecz z pielęgnacji w tym kalendarzu adwentowym. I tym razem mam produkt, który nakładamy dosłownie pod makijaż, czyli baza pod makijaż. Ja za często z tego typu produktów nie używam. Wydaje mi się, że to jest fajny pomysł na większe wyjście, na jakieś imprezy i na pewno ją przetestuję. Ma nam ładnie rozświetlić buzię, no i przede wszystkim, żeby dobrze na niej się makijaż trzymał. Takie oto wydarzenie przede mną niebawem, więc na 100% pojawi się ona wtedy w mojej kosmetyczce. Lecimy z numerem 6, czyli mikołajkowym. Póki co jesteśmy już w połowie kalendarza adwentowego, no to muszę przyznać, że niestety, ale większość produktów tutaj
to są produkty, które są miniaturami. Fajnie byłoby, gdyby się pojawiły pełnowymiarowe, no ale dobrze, to jest marka droga i tutaj mamy chyba jakąś kredkę, może do brwi. Rock and Call, czyli mamy tutaj kredeczkę, na szczęście nie do brwi. Dlaczego mówię na szczęście? Ponieważ kolory tutaj mogłyby pasować niewielu osobom, każdy ma inny odcień, a tutaj jest kredka do oczu. Myślę, że fajnie będzie wyglądała brązowa zamiast klasycznej czarnej. Od razu wiem, że będzie to jedna z moich ulubionych kredek, bo nie spotkałam się nigdy z tak miękką, delikatną, przyjemną konsystencją. Naprawdę jest super. Ale niestety był to również produkt miniaturowy. Wartość jego wynosiła 60 kilka złotych i lecimy do drugiej przegródki, czyli okienko, a właściwie szufladka, ciągle się mylę, bo zawsze okienka są. Numer 7, czyli pewnie coś pielęgnacyjnego. Coś chyba dużego, ciężkiego. Chyba to będzie płyn dwufazowy, z tego co widzę. Dokładnie tak, czyli płyn dwufazowy do demakijażu oczu i ust. Tutaj oczywiście jak sobie zmieszamy, możemy go użyć. Pojemność również jest miniaturowa, a dokładnie mamy tutaj 30 ml i w przeliczeniu na złotówki wychodzi to 50 zł. Ja jednak wolę, gdy z takich droższych produktów trafia się pielęgnacja, no bo płyny micelarne czy dwufazowe, to raczej firma nie robi aż takiej różnicy, przynajmniej tak jest moje zdanie. I czas na następną szufladkę. Na pewno chciałabym też powiedzieć, że w tych drogich kalendarzach adwentowych, które już do tej pory otwierałam, wartość zdecydowanie przekraczała cenę. No zobaczymy, jak tutaj z tą zawartością będzie, bo póki co właśnie same te malutkie produkty, ale już mi się wydaje, że będzie coś do ust, więc dla mnie to jest rewelacja, bo właśnie słyszałam mnóstwo dobrych rzeczy o różnych produktach do ust, pomadkach i tak dalej, więc sprawdźmy, czy to właśnie jest to, co myślę. Odkręćmy to. I trafiła mi się tutaj pomadka do ust, proszę bardzo. Jest to produkt pełnowymiarowy o nazwie Sexy Lips i zobaczmy, jak to będzie się przedstawiało. Myślę, że jest to dosyć uniwersalny odcień, ale zróbmy oczywiście swatcha na skórze. Dobra, sprawdźmy. Póki co bardzo, bardzo delikatnie. Kurczę, spodziewałam się mocniejszego krycia. Dziwna sprawa. Nie jestem tym zachwycona. Czekam tutaj na szminkę w odcieniu Pillow Talk. Mam nadzieję, że ją znajdę, bo to jest taki ich największy klasyk, najpopularniejsza rzecz, więc dobrze. Lecimy do następnego. Aha, nie wiem, czy powiedziałam, że cena tego produktu to 125 zł, więc jak ja to mówię, całkiem niemało. Dobra, i sprawdzajmy, co tu będzie, więc pewnie jakaś pielęgnacja. Uwaga, maseczki, bazy, to mi się podobało. Jedynie ten płyn dwufazowy, mogłabym na to trochę ponarzekać. I co tym razem? O, pies mi zaszczekał. Coś do ciała i trafił mi się tutaj balsam do ciała, który oczywiście ma nawilżać, ale oprócz tego subtelnie rozświetlać naszą skórę, więc myślę, że to będzie produkt idealny na lato, na wakacje, więc na pewno na ten czas sobie go zachowam. I również jest to produkt miniaturowy, tak jakoś 56 zł ponad wychodzi w przeliczeniu na złotówki. Które to jest okienko, bo już się zapomniałam. Kto ze mną liczy? Chyba jeszcze 3 do końca nam zostały. No dobra, to sprawdzamy, co będzie w środku. Fajny ten papierek, wygląda naprawdę luksusowo. Co to jest? Kurczę, duże opakowanko. Jestem ciekawa. Pudełko zapowiadało się naprawdę bardzo fajnie, ale z tego co widzę, jest to produkt, którego ja fanką raczej nie będę. Produkt na powieki Star Gold, to jest mój odcień i wygląda na to, że po prostu będzie to cień w kremie. Jeśli tak, no to fajnie będzie to nałożyć na szybko, stosując to na całą powiekę, więc nie wiem, czy to będzie współgrało z jakimiś cieniami sypkimi. Wezmę to na pędzelek, bo nie chcę tutaj paluchów maczać. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało na skórze, więc uwaga. Tak wygląda ten odcień po aplikacji na skórę. Myślę, że bardzo ładny, troszkę może za ciemny, jak na powiekę, choć w zależności pewnie też ile dodamy, ale fajna konsystencja i chyba się do niego przekonam. Tutaj w kamerze wygląda bardziej złoto, a na żywo natomiast wpada właśnie bardziej o taki cieplejszy odcień, ale bardzo ładnie rozświetla i kurczę, byłam troszkę sceptycznie nastawiona, ale chyba jednak będę na tak. Zapomniałam dodać, że jest to produkt pełnowymiarowy i jego koszt to około 110 zł. Bardzo duża pojemność, więc też na pewno na długo, długo nam to starczy, bo nie trzeba tego dużo nałożyć. I co? Przedostatnie okienko. Kurczę, jak mi smutno. Dobra, sprawdzamy, co my tu mamy, czyli znów coś do ciała, czyli tak jak się spodziewałam. Pół na pół pielęgnacja z kolorówką. O, właściwie nie wiem, czy do ciała, może do twarzy. Już sprawdzam. I mamy tutaj produkt wielofunkcyjny, ponieważ może być to coś do oczyszczania twarzy, może być to też stosowane jako maseczkę, a efekty, jakie ma nam dać, to taka delikatna, mięciutka, tak jak skóra dziecka, to tutaj napisali Baby Soft Skin. I również jest to produkt, niestety, jak to tutaj w tej całej pielęgnacji, miniaturowy, 15 ml. W przeliczeniu na złotówki
złotówki, z pełnego opakowania wychodzi to jakieś 50 zł. Dobra, koniec mojej gadaniny, ostatnie okieneczko, poprosimy tutaj wszystko ładnie z bliska. No i wiecie co, naprawdę mam wielką nadzieję, że tutaj będzie ta pomadka, która jest ich hitem, zaraz się dowiemy. Wyciągam. I wygląda na to, że tak, że jest to szminka. Sprawdźmy odcień. Jest! Pillow Talk! No właśnie, słyszałam tyle dobrego na YouTubie, że jest to podobno taki mega uniwersalny kolor. Opakowanie też jest cudne. Ja za nudziakami nie przepadam, ale podobno jest to idealny nude. I uwaga, wygląda dosyć ciemno. Ale pachnie czekoladowo, tak? Dobra, sprawdzamy kolor. Tutaj zdecydowanie pigmentacja lepsza od tego poprzedniego produktu do ust. I podoba mi się. Troszkę wpada w takie róże, co ja też bardzo lubię, więc tak jak wygląda w opakowaniu, troszkę inaczej wygląda na skórze. Dla mnie to jest coś właśnie, co bardzo chciałam kupić, a dobrze, że tego nie kupiłam, bo akurat skusiłam się na kalendarz adwentowy i na 100% będziecie to widzieć gdzieś w kolejnych moich filmach na moich ustach. Słyszałam, że jesteście ciekawi, jak wygląda zawartość tego kalendarza adwentowego. Można powiedzieć, że naprawdę bardzo skromnie. Oczywiście, że tak, ale nie zapominajmy, że są to produkty drogie i wsadzili chyba tutaj swoje jakieś klasyki, na pewno ta pomadka, o której słyszałam, krem też. I kochani, ten kalendarz za bardzo swojej wartości nie przekroczył. Oczywiście, trochę tak, bo wyszło to około 1000 zł. Ja 750 za niego dałam, też pewnie troszkę więcej. No ale czy warto? Myślę, że jeżeli ktoś jest zainteresowany tą marką, to na pewno tak. Ale jestem oczywiście ciekawa waszego zdania. W komentarzach piszcie. Ja zakupu tego kalendarza adwentowego zdecydowanie nie żałuję, choć myślę, że jest on jednak dla miłośników tej marki. Słyszałam też, że rok po roku zawartość jest bardzo podobna, więc chyba fajnie kupić ten kalendarz adwentowy jednorazowo, no i dzięki temu też zdobyłam ten fajny gratis, tą torbę, w której znajdują się 23 kultowe produkty, więc już jutro na kanale odbędzie się unboxing tego nietypowego kalendarza adwentowego do zdobycia za darmo, bo Wy też możecie to dostać przy zamówieniu. Koniecznie zostawcie łapkę w górę, komentarz, żeby wspierać rozwój mojego kanału, subskrypcja i dzwoneczek dla osób, które jeszcze tego nie robią, dzięki temu po prostu nie omiecie mojego żadnego nowego filmu. Dzięki za oglądanie, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Buźka! Pa, pa!